Dzisiaj rozpoczęła się debata generalna Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Zgodnie z tradycją rozpoczął debatę delegat z Brazylii. Następnie przemówienie wygłosił prezydent Bush. Stwierdził on, że na całym świecie torują sobie drogę demokracja i wolność, wymieniając w tym kontekście Węgry i Polskę. Prezydent wyraził swoje wielkie zadowolenie ze stanu stosunków amerykańsko-radzieckich, które cechuje niezwykła otwartość. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, George Bush zgłosił plan likwidacji broni chemicznej. Stany Zjednoczone gotowe są w ciągu 8 lat zniszczyć 80% zapasów broni chemicznej, a pozostałe 20% po zawarciu międzynarodowego traktatu. Prezydent stwierdził, że gotów jest natychmiast zarządzić rozpoczęcie likwidacji broni chemicznej, jeśli Związek Radziecki uczyni to samo. Na zaproszenie KCKPC przebywał dziś w Pradze pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Mieczysław Rakowski. Odbyły się dłuższe rozmowy między Mieczysławem Rakowskim i Miloszem Jakeszem, w czasie których poinformowano się wzajemnie o sytuacji w obu partiach i państwach. Głównie zajmowaliśmy się tym, co należy robić, by współpraca obu partii przybrała nowych wartości, powiedziałbym nowych blasków. Nasze partie zbliża teraźniejszość, wielkie problemy, które stanęły przed twórcami budowniczymi socjalizmu. Otwierając obrady drugiej sesji Rady Najwyższej, Michaił Gorbaczow powiedział, że musi ona przede wszystkim rozpatrzyć najbardziej gorące problemy, a więc nadzwyczajne środki umożliwiające poprawę zaopatrzenia rynku, a także nabrzmiałe konflikty narodowościowe. W Azerbejdżanie udało się wczorajszej nocy uruchomić transport kolejowy z zaopatrzeniem dla Armenii. W czasie najbliższych godzin rząd i Komisja do Spraw Narodowościowych mają przedstawić temu forum propozycje zmierzające do osłabienia napięcia wokół statusu Nagornej Karabachy. W programie obrad obecnej sesji znajduje się cały pakiet ustaw, a między innymi o stowarzyszeniach, ziemi, arendzie, podatku, przedsiębiorstwie państwowym, kooperacji, a także o formach własności. W Moskwie wylądował samolot ze sprzętem medycznym kupionym przez Borysa Jelcyna w Stanach Zjednoczonych za honoraria za wykłady. 100 tysięcy jednorazowych strzykawek przekazał szpitalowi dziecięcemu. Przypomnijmy, że wcześniej włoska La Repubblica zamieściła oszczerczy artykuł imputujący m.in., że Jelcyn przepijał honoraria. Artykuł ten przedrukowała Prawda, która następnie przeprosiła Jelcyna. Główna ceremonia pożegnania wojsk wietnamskich na wielkiej esplanadzie przed Pałacem Królewskim Phnom Penh. Po 11 latach pobytu w Kambodży jednostki wietnamskie definitywnie opuszczą do jutra ten kraj. 8 i ostatni etap ewakuacji wojsk wietnamskich objął 26 tysięcy żołnierzy. Premier Kambodży Hun Sen zaapelował do krajów zachodnich i państw Azji, by cofnęły poparcie, którego dotychczas udzielały antyrządowej partyzantce w Kambodży. W południowych rejonach kraju trwają zacięte walki między siłami rządowymi a polpotowcami. Minuta o dwóch środowych rywalach polskich zespołów w rozgrywkach pucharowych. Przeciwnik Górnika Zabrze w pucharze UEFA, Juventus Turyn, we wczorajszym meczu ligowym wygrał 1-0 z AS Bari. Jedyną bramkę zdobył Salvatore Schillaci, król strzelców drugiej ligi włoskiej w ubiegłym sezonie. Był to gol trochę kuriozalny. W lidze włoskiej Juventus jest trzeci, ustępując tylko jednym punktem zespołom AS Roma i Napoli. Widzą państwo bramkę strzeloną przez Schillaciego. Na ringu w Moskwie rozpoczął się ćwierćfinałowy pojedynek w wadze ciężkiej pomiędzy reprezentantem RFN-u Bertem Toichertem i jego przeciwnikiem z Hiszpanii Jose Ortegą. Zwycięzca tej walki spotka się ze zwycięzcą następnego pojedynku, w którym wystąpią Andrzej Gołota, Polska, i Jewgenij Sudakow, Związek Radziecki. Relacja z tego pojedynku o 21:55 w programie pierwszym.